No i tak to było. Kupiłem sobie Huracana na drifty, go zrobiłem. Wygląda przekozacko, ale co, ja teraz nie mam kasy. Sprzedałem Lambo Murcie Lago, bo zrobiłem je na dragi, jak widzieliście. I słabo to wyglądało. No i teraz co? Jezus Maria, najgorzej. I teraz kaleczę troszeczkę tym Lambosem, no bo jeszcze staram się go okiełznać, staram złapać się byka za rogi, jeśli chodzi o te drifty. Nie jest mi łatwo, no ale może coś z tego będzie. Fajnie brzmi, trzeba przyznać, w tym NFS-ie. Próbuję ogarnąć teraz 1600 metrów driftu. Ten Lambos ma to do siebie, że właśnie ten drift da się ciągnąć przez dosyć długo. Ale jadąc pod górkę jakoś mi to nie wychodzi. Jadąc pod górkę, bo tutaj mamy dwie opcje. Możemy jechać albo z górki na tym drifcie, albo właśnie pod górkę. Początek poszedł mi słabo, więc pozwólcie... Nie wiem, co mam zrobić w fabule, ale o tym zaraz opowiem. Więc pozwólcie, że powtórzę i pojedziemy jeszcze raz. Nie udało mi się tu ani razu miliona zdobyć. Nawet na live'ie, nawet na odcinku, nawet poza odcinkiem. Nigdy. Więc mam nadzieję, że uda się, a żeby to zrobić, trzeba jechać z bardzo dużą prędkością, możliwie jak największą, żeby jak najwięcej punktów się nabijało, więc cały czas teoretycznie nitro powinno tutaj lecieć, ale jeśli właśnie przedobrzymy, to nie wyhamujemy przed ścianą i robią się dziwne rzeczy z samochodem. Też się tak zdarza, że jak się zaciągnie ręczny, to on nagle zaczyna łapać jakąś super duper przyczepność i jest lipa totalna. Dodatkowo to Lambo jest... W ogóle zauważyłem jedną rzecz, że każdy z samochodów prowadzi się tutaj zupełnie inaczej. Nie jest tak jak w poprzednim NFS-ie, że one wszystkie z grubsza prowadziły się tak samo, tylko naprawdę jest spora różnica. I tak jak weźmiemy sobie na przykład moje BMW M4 na drift, a to Lambo, to masz wrażenie, że to Lambo driftuje... Ojej, nie wiem jak to... Nie wiem jak to wytłumaczyć nawet, no po prostu zupełnie inaczej, tak? Ale to nie znaczy, że nie można tym Lambosem wykręcać fajnie punktów. Tylko to kwestia przyzwyczajenia, ja troszeczkę więcej BMW driftowałem, ale z kolei BMW też na początku nie driftowało mi się jakoś tam fajowsko, nie? Trochę nabiłem tych punktów, ale tutaj już nie miałem miejsca na dalsze ciągnięcie tego driftu. Zobaczcie, nabiłem już punkty, ale do miliona, no kurczę, daleko jest bardzo. Ja powinienem te punkty gdzieś tam w początkowej fazie tego toru nabić. Znaczy, te 600 tam powiedzmy, nie? Teraz to już nawet mnożnika nie ma, mi dupa jest. Jest ciężko. Ciężko mi tym Lambosem troszeczkę. Ale zobaczymy. Ja spróbuję sobie zmienić teraz na BMW i może pójdzie mi lepiej. Więc tak, opcja jest taka. Zbieram sobie ogólnie teraz na jakiegoś Vipera, na coś fajnego do driftu. Sorry, do dragu. No bo w poprzednim odcinku kupiłem Murcie Lago. Mogłoby to Murcie Lago zostać. Fajna trakcja, na pewno 4 kapcie. Tylko głupio wyglądało podczas tego startu. No to mnie najbardziej bolało, tak? Ale poza tym, no nie było tak źle. No każdego bym na pewno rozwalił podczas tych dragów. Nie byłoby problemu. A tutaj co? Nie. Tego nie chcemy. Nitro spoko, ale dobra. Tak mi poszło Lambosem. Nie no, wiecie co, ja chcę tym Lambosem potrenować. Strasznie mi się podoba ten samochód z wyglądu po tuningu na drift. I myślę, że można nim wykręcać fajne punkty, tylko trzeba się nauczyć, no. Także pozwólcie, że się teraz skupię na maksa. Ojej, jedziemy z górki. Nie, no nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ej, coś... czasami jest tak, że złapie ci od razu ślizg, a czasami robisz te same akcje na padzie i tego nie chce zrobić. To różnie bywa. Nie strzeń tego, Mac. Stary, ale jestem w formie. Zabawa skończona. Kurde. Za szybko złapał tą przyczepność, skubaniec. I on ma chyba tutaj zrobiony napęd tylko na tył, bo... Z przodu... Jak to boli, jak uderzysz w tą cholerną ścianę. Ale nie zawsze jest tak, że mnożnik się kasuje w momencie, kiedy
Uderzymy. Czasami uderzymy i on się kuziwa, no najlepsze zakręty. Tu się przecież minion wymoży. Ach, jest tragedia. Jest po prostu tragedia. I teraz tutaj są takie zakręty dosyć gładkie, ale cały drift rozpoczyna się już tam wcześniej. No tutaj to się tak już dobija tę maksymalną ilość punktów. Fuck! Nie, ja chyba zmieniam na BMW z powrotem. Bo nie mogę coś złapać byka za rogi. No fajne to jest Lambo, to jest jeszcze może kwestia jakiegoś tam innego tuningu czy coś. Jakoś tam dostosować. I zauważyłem też, że więcej, jak już wejdę w taki rytm, to więcej nabijam punktów na jednym drifcie, na przykład tym Lambosem. A w BMW, no tak nie jest to aż takie łatwe. W BMW ciężko jechać takim jednym driftem. Lambo jakoś tak szybciej przyspiesza i w ogóle. A w BMW z kolei jest takie chyba bardziej sterowne. Nie wiem, możemy jeszcze raz spróbować tutaj BMW. Udało mi się wygrać, udało mi się nawet wyzwanie zaliczyć, ale ciężko mi jest. No widzicie, te początkowe tam jakieś ciasne miejsca są trudne dla mnie. A, dobra, to wymień. Tu się moc... Ej, nie, bierzemy to. Bierzemy, bo to jest znaczne ulepszenie. Kurde, ja tego Lambosa nie mam jeszcze na maksa. Ho, ho, ho. Więc może dlatego mi tak idzie nie najlepiej, bo BMW w sumie mam na maksa. Nie. Tutaj mam jeszcze M2 też wymaksowaną we swojej klasie. No i kupiłem niedawno Forda Mustanga, to na live sobie kupiliśmy do driftu. No i mam jeszcze Porsche RSR, to wam pokazywałem tego wariata? Nie pokazywałem. Tylko, że tutaj nie mamy porobionego tego samochodu, ale już driftuje całkiem spoko. Jeszcze trochę za mało mocy jest. No dobra, ale weźmy BMW, BMW jest na maksa porobione. I zobaczymy, czy uda mi się pobić swój rekord. Po takim dłuższym ćwiczeniu w Lamborghini Huracanie. Go, 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 go. Tutaj słyszymy już zupełnie inny dźwięk. Jedź tak dalej, Mac. Nie do ruszenia. I o to chodzi. Zupełnie inaczej ten samochód driftuje. A nie chodzi o to, że gorzej czy tam lepiej, tylko po prostu zupełnie inaczej. No, to jest fajne, tak? Bo możesz znaleźć naprawdę takie swoje auto, które będzie ci najbardziej odpowiadać pod wieloma względami. Na razie udaje mi się dosyć długo dotrzymać ten drift. Ale nie wiem, jak mi się to długo uda. Aj, shit! Jedzie. Ajajajajaj, straciłem cały mnożnik. I niestety nie będzie 1600 metrów. Chciałem nabić. Koniecznie. Ale nabiłem chociaż 422 tysiące. Skup się, Mac. A tam wiem, że już driftów w karierze jako tako nie będę mieć, ale to jest takie, wiesz, szukasz tego odpowiedniego samochodu do driftu, próbujesz go fajnie stuningować, w międzyczasie zdobywasz jeszcze jakieś tam inne samochody. To jest ekscytujące w NFS-ie i mi się to podoba, że mogę sobie je tuningować na różne sposoby, te samochody. To jest tak, no nie, czemu mnie skasowało? Ale przynajmniej mnożnika mi nie skasowało. I tutaj napięte mięśnie brzucha mam, napięte wszystkie mięśnie na ciele. Bo staram się, wiecie, jak najbardziej skupić podczas tego driftu. I to jest fajne. Starasz się pojechać jak najlepiej. Ej, chyba będę miał swój rekord. Ja tutaj nigdy chyba miliona nie wbiłem. No. Rzucam wyższy bieg. O, zmieściłem się, okej. Tu nigdy nie miałem milionka. Kurde, milion jest, a nie pokonałem jeszcze wyniku z tego. Autolog. O kurde. No to mam rekord. Świetnie, nigdy tu milionka nie wbiłem, bo teraz wsiadłem do BMW. Myślę, że jakbym stuningował jeszcze trochę lepiej Huracana, mogłoby być ciekawiej. Huracan tak czasami lepiej zachowuje się niż BMW, chociaż no BMW mam już porobione na maksa, więc tutaj nie ma dyskusji. No ale mimo wszystko, nie. Dobra, wymieniamy. No i okej. To co, próbujemy jeszcze z górki BM-ką polecieć. Aj, BM-ka, cyk, lecimy. Zobaczymy, z dołu też ani razu mi się miliona nie udało wbić. Nie wypadnij z trasy, spróbujemy. Trzymajcie kciuki. Pełne skupienie. Muszę pocisnąć. Dobry tormak.
O tym drifcie powstaną legendy. Właśnie tak. Nie skrzęp tego, Mac. Daję sobie radę, brat. No. Jak długo to utrzymasz, Mac? Patrzcie i uczcie się, panie i panowie. Jestem w formie. Co się tutaj dzieje? Zobaczmy, jak świetnie mi poszło. Dalej, Mac, dasz sobie radę. Skasowałem mnożnik. Ale chyba będzie rekord. Tak, no to jedziemy. Kurde, pod koniec nie poszło. Ale kurde, jest rekord. Chyba rekord. Tak jest, to jest nowy rekord. Tyle jeszcze mi się nie udało tutaj nabić. Jedno kombo było naprawdę konkretne. Także powinniśmy tutaj dostać sporo też kasy, sporo punktów. Nie no, poszło dobrze, kurde, nie ma co. 126 tysięcy już mamy. Nie uda mi się za to kupić jakiegoś... A może mi się uda kupić jakiś samochód na dragi, taki, żeby można było go wymaksować. Ulepszenie do nitra? Nie, to nie... Wymieniamy. Na żetonek. Czyli co, mamy... Zobaczmy, no... Znaczy tak, najpierw wejdziemy sobie do garażu, zobaczyć, czy ja na pewno nie kupowałem jakiegoś samochodu na dragi. Wydaje mi się, że nie. Miałem kupić Vipera, ale miałem kupić też Camaro. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztowało Camaro, ale chyba nie jest jakoś super drogie. Chodzi mi o to Camaro, to najnowsze takie. Lambosa Murcielago już sprzedałem. I w zasadzie nie mam już jako tako samochodów do sprzedawania. Mam te dwa Mustangi. Zastanawiam się, czy tego nie opchnąć czasem. Bo bym chciał jeszcze tego porobić na drifty, a ten taki na te wyścigi, ja wiem. Mam korwetę na wyścigi i ona bardziej mi się podoba. Ale widzicie, BMW robi furora, jeśli chodzi o driftowanie. Bardzo fajnie mi nią idzie. Tutaj mam... No, tego gnojka kupiłem tak dla beki. Ford Roadster. Ma bardzo fajne opcje tuningowe, ale nie można go zrobić na maksa niestety. Dobra, teren. Na teren? Aha, na teren tu mam w warsztacie tylko, znaczy w magazynie. No i tutaj nic nie będę sprzedawał, bo te samochody są fajne. Więc to sobie zostawimy. Honda NSX. Ona jest, kurde, bajecznie wygląda. Właśnie, ja się tak zastanawiam, ale jej chyba nie można też wymaksować. Zastanawiam się, jaka by była na drift. No coś tam można sprzedać ewentualnie. Tylko bym musiał części powyciągać. To powyciągamy sobie części może z tego auta. Je długo trzeba było tuningować, bo nie wiem, czy wiecie, ale te samochody, które kupujemy na samym początku, które są tanie, niestety, ale do nich... Kurde, to są dobre części, nie? Niestety, ale do nich trzeba dużo części powsadzać i dużo je odblokowywać. Dużo kas na to poświęcić, dlatego że na początku mamy te zerowe części, czy tam jedynkowe, o jak tutaj, nie? I żeby odblokować te najlepsze z najlepszych, no to trzeba cały czas podnosić poziom tego samochodu, nie? No jeśli tego nie zrobimy, to będziemy mieli... No i wydajesz dużo kasy, zanim masz ten 12 poziom części i tak dalej. No jest trochę roboty przy tym, ale... O, tu jest moja RSR-ka. Bardzo fajnie porobiona, bardzo fajnie można było ją porobić sobie. Tak, na live'ie sobie ją tuningowaliśmy, możecie sobie zobaczyć powtórkę z tego live'a, jeśli macie ochotę. Tutaj widzę... Nie, tutaj nie ma takiego glitcha głupiego, też na live'ie pokazywałem takiego jednego glitcha, jeśli chodzi o rozmazywanie kół, a konkretnie felg. 33 tysiące dostaniemy za ten wóz, to jest kwestia przejechania jednego wyścigu. No i chyba sprzedam też NSX, bo... Ona coś tam mi nie pasowała, jeśli chodzi o
osiągi, chociaż no z wyglądu jest bardzo fajna, trzeba powiedzieć. No ona może być tylko do 300 punktów, ale no co, nie poszalejemy nią, nie? Pyk, tutaj mamy sporo części, zobaczcie, na wymianę, więc już będziemy mieli sporo do tuningu. No i, o kurde, tutaj jest naprawdę dużo tych części do wymiany. Szkoda, że tych części nie można wsadzić sobie do innego autka, no nie? No to by było spoko, ale pewnie byłoby za łatwo, bo za szybko byśmy te samochody upgrade'owali, prawda? Tak to chociaż coś musimy przy nich porobić. Przy każdym z nich, nie? I masz taką większą satysfakcję, jak któryś z nich jest naprawdę dobry. NSX nie była zbyt dobra do wyścigów, mimo że już ją tam dosyć mocno porobiłem. Nic się tam specjalnie nie działo z tym przyspieszeniem. Więc no, auto fajne, ale sorry. RSR-ka sobie została. I to jest, RSR-ka to jest też ciekawy samochód, jest on drogi. Czy ona jest droga? Patrzcie, on droga ta NSX jest. Ale też można ją stuningować na maksa, tak? Ja już tutaj mam trochę tych części, o tu możemy sobie nawet wymienić. Kurde, wymieniłem wyższą część. Shit. Nieważne. No i ona jest już porobiona, ona jest porobiona na drift i będę chciał zobaczyć, jak będzie się zachowywała już taka wymaksowana. Póki co, no niech sobie stoi w garażu. Czy tam coś mieliśmy jeszcze? Chevrolet, drift. Tutaj mam Bel Air, za niego chyba dużo kasy nie dostanę, nawet się nie opłaca sprzedawać. I Camaro mam. Camaro niestety nie da się wymaksować, Bel Air da się wymaksować, ale właśnie, nie no, na Bel Air jakbym miał go maksować, to by mi to strasznie dużo czasu zajęło, bo z kolei no dużo części bym musiał nakupować, nasprzedawać, nie opłaca w ogóle. No jeszcze zastanawiam się nad tym Raptorem, czy go czasami nie opchnąć. 216 tysięcy mam. O, tu są już za 0,5 miliona. Ej, słuchajcie, ja mogę całkiem, chyba wszystkie fury te, co sobie... Ja mogę Vipera chyba kupić. No pewnie, że tak. Obiecałem Vipera, więc bierzemy Vipera. Ja myślałem, że on jest dużo droższy. Ja myślałem, że on kosztuje gdzieś około, nie wiem, tam 250 tysięcy czy coś takiego. Łee, to my bierzemy go. Napęd na tył. Ja nie wiem, bo on ma ogromny przód. Czy będzie tu się podnosił ten przód podczas dragów? I czy naprawdę nam na tym zależy? Ogólnie śmiesznie się ten przód podnosi tutaj i powinna być możliwość w NFS-ie zainstalowania stelaża do stójki, ale takiego czegoś tutaj nie będzie, dlatego że no są wyzwania po... Wiecie, mi się to nie podoba, wiecie co mi się nie podoba? Że tu masz takiego egzotyka, nie? Taką furę zajebistą, a to koło wychodzi tak z tego nad kole. To okropnie wygląda, ono powinno się tak bardziej trzymać tego nad kole, no. Nie powinno tak... Znaczy ja wiem, że to jest dosyć realistyczne, ale kurde, wygląda to tak nie NFS-owo, no. W NFS-ie to wszystkie samochody muszą być na glebie, koniec, kropka. Ale nic, mamy Vipera. Viper jest, zobaczcie, 289 punktów już ma na samym starcie, dlatego jest to dobra inwestycja, bo wchodząc sobie do, moi drodzy, tutaj saloniku z częściami, ja mogę... Czekajcie, muszę sobie coś zmienić. Ja mogę od razu brać się za losowankę. O, zobaczcie, mogę sobie parę części też pokupować. Pyk. Jest też taki myk, żeby brać najgorszy samochód, jaki macie, wchodzić do salonu, tak, i kupować części, wymieniać je na żetony. To jest dobre bardzo rozwiązanie, ale ponieważ części, które ja mogę tutaj kupić, ulepszają mój samochód dość mocno, to warto je sobie po prostu kupić. Więc nitro, pyk, no dobra, to ja sobie ulepszę ten samochód i zapraszam was za chwilkę. Sobie taką kombinację. Mamy części tego ptaka i karbon i to nam daje ulepszenie do dwa razy do prędkości, do przyspieszenia, przepraszam. Raz do hamulców i raz do skoków. Te skoki mi niepotrzebne i hamulce w sumie na dragach też nie bardzo, ale dwa razy przyspieszenie mamy ulepszone tymi bonusami. No i teraz Viper powinien być kozak, nie?
Staje. Zobaczcie, jak łatwo staje na te, na tylne koła. Uwaga. Co to, to, to? On tam bluje o coś o ziemię, patrzcie. No, myślę, że Willy będziemy łatwo nim mogli robić. Bardzo ładnie, nie będzie chyba problemu. A jeszcze jak zaczniemy nitrować. Łoż, kurde, tutaj aż zderzakiem o ziemię za tego wubuje. No dobra, to wiecie co? Została nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Musimy sobie wejść do garażu i stuningować ten samochód. I w zasadzie chyba będziemy mieli gotowca na następny odcinek, jeśli chodzi o wyścigi drag, czyli Viper. No ale teraz bardzo ważna rzecz, czyli sam tuning. To nie jest taka łatwa sprawa, musimy sobie tuning zrobić. Taki piękniusi. Więc modyfikacja wygląda. Zobaczymy, czy możemy. Tak, możemy obniżyć jeszcze gnoja. Niech będzie, to jest Need for Speed. Tutaj obniżenie nie wpływa na to, jak samochód będzie się zachowywał na dragach, ani gdziekolwiek indziej. Więc możemy sobie tutaj porobić, co nam się podoba z wyglądem i nie będzie to miało żadnego wpływu. To mi się bardzo w NFS-ach zawsze podobało. Dobrze, mamy przednie reflektory. Dajmy sobie tu jakiegoś. Nie, żółte dajmy. Kurde, nie mam pomysłu na tego Vipera. Nigdy nie wiedziałem, jak go mam pomalować w żadnej grze. Okej, dajmy sobie taki zderzak. Czy będzie można go mocniej poszerzyć? Kurde, nie wiem. Patrząc na to, co mogliśmy zrobić z Huracanem, wiecie co? Już mnie nic nie zaskoczy, dosłownie. Więc mamy coś takiego. Przednie koła zostawimy. Można, ale delikatnie. Jedno tylko. Jedna tylko możliwość. Lusterka, dajmy sobie takie. Pyk, nakładki na progi. Tutaj mamy z boku wydech, więc trochę tam można sobie zmienić. Standardowy mi się podoba, ten, a niech będzie sobie coś takiego. No i tylne błotniki, uwaga. Nie no, wiecie, to jest wersja dragowa, tutaj takiego poszerzenia to my nie potrzebujemy, prawda? No ale ponieważ z przodu mamy, zainstalujmy też z tyłu. Bo co? Bo można. I niech będzie sobie ta felga, która jest. Aha, bo tu możemy cały ten dyfuzor zmienić ze względu na to, że tu nie mamy końcówek układu wydechowego. Możemy sobie zrobić, co nam się podoba, ale tylny zderzak. No tutaj też nie ma jakichś fantastycznych zmian. Możemy sobie tam zrobić, co nam się... A, kurde, nie mam kasy na ten tuning wizualny, gdyż to jest takie tanie. No, to jest Viper, do Vipera musimy zainstalować jakiś spoiler, ale sorry, nie stać mnie. Musimy chociaż jednego draga pojechać, na nic mi już nie stać. Nawet koloru... A czekajcie, nie, kolor powinienem móc zmienić, bo to i naklejki. Dobra, spróbujmy zatem. Powinno... To chyba za darmo jest. Zobaczymy, co tutaj ludzie powymyślali, jeśli chodzi o wygląd. Tutaj jakieś ten, jakaś kobra. Czekaj, to jakieś militarne malowanie. A to? Czy ja wiem? Tutaj to wygląda jak jakieś takie słabe. A nie wygląda tak źle. Nie no, dobra, wygląda źle. Jezus, chyba ja bym lepsze zrobił, serio. W większości te malowania innych graczy są świetne. O, na przykład to mi się podoba. Nie, ty, zobacz. Wygląda fajnie. Tutaj mamy jeszcze jakieś czerwone. Cyk, jakieś napisy, też spoko zrobione. Wygląda na pierwszy rzut oka jak lekko tandetne, ale jest fajne. Kurde, i teraz z kolei zaszedłem sobie kawałek dalej, nie wiem, które malowanko wybrać. Ale podobało mi się to takie pomieszane. Niech będzie. Cyk. Dobra, udało mi się, bo już myślałem, że mi się nie udało ze względu na kasę. No i wiecie co? Pneumatyka. Czy ja mogę to zainstalować? Nie mogę, bo nie mam już, muszę polosować, a chyba mamy te... Czemu ja, jak to losuję, to jeszcze to muszę kupować? A nie, nie muszę, sorry, dobra, nieważne. Dajmy sobie dym. Tutaj za dużo dymić się nie będzie. No i dobra, wyjdźmy teraz i zobaczmy, jak to wygląda w jeździe dowolnej ten samochód. Naprawdę nie myślałem, że uda mi się go w tym odcinku ogarnąć i dosyć konkretnie stuningować. Może uda nam się wygrać nawet zaraz drag. No, w jeździe dowolnej wygląda tak. Jeszcze byłbym ciekawy, co by się stało z nim, jakbyśmy go obniżyli pneumatyką. Jeśli chodzi o Willy, tutaj nie ma problemu. Ale mamy wyścig drag i tu potrzebujemy auto... No to teoretycznie spełniam wymagania, teoretycznie, a jak będzie w rzeczywistości, to się zaraz okaże. Dojedźmy tam
I zobaczymy. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, Viper tam chyba miał ze 370 km na godzinę, więc niedużo. Koni mechanicznych teoretycznie mamy tutaj powyżej 1000, to już jest normalne chyba na tym poziomie tuningu. I przyspiesza oczywiście bardzo dobrze, mamy tutaj boosta do przyspieszenia, więc powinien być bardzo dobry na dragi w tym momencie. Niepotrzebnie mamy to ulepszenie na skoki, ale no w tych częściach to tak inaczej chyba się nie da zrobić. Pewnie by tam poszedł może gdzieś koło 380, coś koło tego. No nic, spróbujmy. Jeśli będzie to dobry dragowiec, będę naprawdę zadowolony. Za mało kasy, nie mogę wziąć udziału w tym. W zakładzie, więc... O, jak boli. Więcej samochodów, więcej zakrętów, więcej wzniesień. Nadążaj. Okej, spróbujmy. O Jezus Mary, jaki on ma ten... Moment. No nie ma co. Przyspieszenie ma dobre, gościu. Trochę tam z biegami pomieszałem, ale nie jest źle. Tutaj jak skręcamy, jeszcze można sobie zredukować. I co najlepsze, jak zredukujemy i znowu będziemy mieli idealną zmianę, to znowu nam się nitro naładuje. Chevroleta pokonałem. Kurde, trzeba przyznać, że elegancko. A spróbujmy bez żadnego nitra. Może się uda. Jeśli chodzi o Willy, też nie ma tutaj żadnego problemu, ale moment obrotowy jest kurde masakra. Nie mogę trafić w to zielone. Ja tylko tam leciutko muskam. Dobra, spróbujemy bez nitra. Zobaczcie, co się dzieje, kurde. Tutaj nie działa chyba tunel aero. Co on zrobił? Na razie, homeboy. Ty, no patrz, co się dzieje. I na koniec nitros. No, zobaczcie, 369 i jakby zablokowało się, nie? I wygrana, jak na razie bardzo spoko. Pyk, jakaś karta speed, zobaczmy czy wylosowała jakoś... O, 18, ale to jest... O, nie, bo będziemy mieli znerfione strasznie przyspieszenie, zobaczcie. Mamy część carbon, ona jest na przyspieszenie, zestawimy ją. No i elegancko! Co to? Wygrałem z nimi już? Co oni chcą? Próbować jeszcze swoich szans? Oho! O, i teraz mogę wziąć. Na tylnych kołach przez 4 sekundy wygraj wyścig. Łącznie przez 4 sekundy chyba. Zobaczymy. Wiem, jak lubisz ruch ulicy, Tyler, więc przejedziemy przez czteropasmową autostradę. Okej. Jezu, ciężko. Dobra, spróbujmy bez nitra na razie, na spokojnie. Dobra. Jest... Ten Viper jest dobry. No tu już koniec. Bez nitra, człowiek. Patrz. Mogłem byle jak zmieniać biegi i tak by poszło. Pff, elegancko. I po co mi jakiś tam... Lambosem też bym wygrał, ale chyba przyznacie mi rację, że w Viperze jak stajemy na tylne koła, to wygląda fajniej, nie? Teraz z nitrem. Co ja zrobiłem? Ojej, nieważne. Nacisnąłem zmianę biegów zamiast nitro. Spoko, świetnie. Ale przynajmniej prawie zaliczyłem wyzwanie. Bo tutaj się w ogóle nie trzeba już starać z tym samochodem. Cyk. BMW M5. Próbuję mnie prześcignąć. Tak więc, co możemy tutaj jeszcze spróbować? Idealną zmianę cały czas? Ciężko będzie. Ale spróbujmy cały czas na nitrze teraz. Jezu, ciężko. Ciężko wtrafić w tą strefę. Znaczy już przy wyższych prędkościach to łatwiejutko, ale... Jak na początku to się wszystko tak szybko zmienia. No teraz to już powinien wygrać, już koniec. Zwycięzca. Pyk. Załatwiony. Tutaj też ważne jest to, żeby jak najniższy czas osiągnąć. Pewnie są już osoby, które mają tutaj 11 sekund.
czasówkę porobioną. No, mój Viper jeszcze nie jest na maksa zrobiony, ale mamy część carbon. No, ale znowu skasuje nam się mnożnik przyspieszenia, jeśli sobie wymienię tą część. A ona też daje tam te same bonusy. No, tylko jeden bonus, a to jeszcze hamulce. Nie wiem, co te hamulce dają w samochodzie dragowym, coś tam może dają. No i udało się Viperkiem. Zobaczymy, jakie są wymagania na następnym kolejny wyścigu drag. Wyeliminowany kolejny krok 360, także już zbliża się. Dajcie mi przepustkę do niej. Tyler Morgan, gardzę tobą i twoimi parszywymi kumplami. Najchętniej wymazałbym was z mapy. No to spróbuj. Dalej, Wasilie. Jak jesteś taki niebezpieczny, czemu sam nie dokończysz? Chcesz niebezpieczeń? Proszę bardzo, niech będzie niebezpiecznie. Spotkajmy się na wschodniej pustyni. Czeka nas prawdziwy wyścig. Okej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.